kochani, dobry wieczór. Jest już bardzo, bardzo późno. Jestem bardzo gotowa, by zakończyć mój dzisiejszy dzień, ale dzisiaj dość mocno pracowałam nad tym, by nagrać dla Was foodbooka. Niestety jest taka sytuacja, że mam rękę w gipsie, która zdecydowanie utrudnia mi życie, wszystko, gotowanie, no z pewnością nagrywanie, ale się nie poddaję i dziś naprawdę się bardzo, bardzo mocno postarałam, by nagrać dla Was to, co jadłam w ciągu dnia. Nie jest to w formie żadnego vloga, ani z tych rzeczy, ponieważ to już się stało, więc po prostu teraz podsumuję i pokażę Wam, jak wygląda taki dzień z życia uszkodzonej weganki. Moja dieta obecnie polega na tym, by jak najmniej działać w kuchni, jak najmniej przygotowywać, gotować, kroić i tak dalej, i tak dalej. I tak, wydaje mi się, że dość mocno się postarałam i nadal staram się jeść różnorodnie, ale nie ukrywam, że nawet otwieranie paczki tofu czasem jest dla mnie przeogromnym wyzwaniem. Wiem, że bardzo, bardzo lubicie właśnie food vlogi i tego typu rzeczy, dlatego bardzo chciałabym wrócić do tego, by je dla Was nagrywać. Ostatnio miałam bardzo, bardzo zajęty czas i naprawdę nie było się czym chwalić, jeśli chodzi o mój jadłospis, zarówno pod kątem zdrowotnym, jak i o zróżnicowanie mojej diety, ponieważ bardzo, bardzo mocno ograniczało się do otwierania już gotowych jakichś produktów i po prostu jedzenia ich w jakiejś takiej najprostszej formie. No, jest jak jest, jest jak jest. Dzisiaj na śniadanie zjadłam taką całonocną owsiankę. Polega to na tym, że praktycznie wystarczy wymieszać płatki owsiane z jakimiś tam dodatkami i włożyć do lodówki na całą noc. I jest to, powiem Wam, mega, mega, mega opcja dla mnie obecnie teraz, ponieważ nie muszę gotować owsianki. Dodatkowo jest lato, jest gorąco, w tym jest mi jeszcze bardziej gorąco. Nie ukrywam, że dzieje się tam coś dziwnego i nie chcecie wiedzieć. Zakończę to w tym momencie. I właśnie ja zmieszałam jogurt kokosowy z Lidla, czyli mój ulubiony, z odrobiną wody, z płatkami musli i włożyłam to do lodówki na całą noc. Rano udekorowałam borówkami. Tak więc tutaj nie nagrywam, jak to wszystko przygotowywałam, ponieważ byłoby to dla mnie totalną katorgą i nawet sama do końca nie wiem, jak to zrobić jedną ręką. Jest to bardzo, bardzo trudne, więc po prostu będę Wam teraz przez ten czas pokazywała efekt końcowy. Więc to było moje śniadanie. Jeśli macie jakieś trudności właśnie z przygotowywaniem śniadań lub na przykład totalnie nie macie czasu i nawet ugotowanie owsianki rano, tam 10 minut, to jest dla Was bardzo duże wyzwanie, polecam Wam przygotowywać taką owsiankę całonocną. Jest to naprawdę super, super opcja. Aha, no tak, zapomniałam o jednym bardzo ważnym składniku. Teraz mi się przypomniało, nasiona chia. I to właśnie nasiona chia sprawiają, że ta cała owsianka po prostu nam gęstnieje. I naprawdę polecam Wam wszystkim, jeśli nie znacie właśnie całonocnej owsianki, możecie zrobić trochę bardziej rzadką, trochę bardziej gęstą, po prostu przetestujcie raz, zobaczcie, ile dodajecie wody. Zazwyczaj to wystarczy tyle, żeby te płatki owsiane były po prostu pokryte płynem i tyle. I rano możecie po prostu już jeść takie śniadanie gotowe. To było moje śniadanie. Potem wypiłam kawę, dwie kawy, jedną herbatę, których oczywiście tutaj nie uwieczniłam, bo nie. Następnie na obiad zjadłam sałatkę z kaszą bulgur i ciecierzycą, kapustę kiszoną i chrupkie takie chlebki z pomidorami suszonymi. Właśnie to zjadłam. Była to gotowa sałatka z kaszą bulgur i ciecierzycą, również gotowa kapusta kiszona, więc tylko po prostu to wymagało ode mnie, żeby otworzyć te pojemniki i chlebki z suszonymi pomidorami. No,
aż mi teraz głupio, jak to wam mówię, naprawdę, aż mi teraz głupio, ale chcecie, to macie, to zobaczycie, jak obecnie się odżywiam. Więc to był mój obiad, a powiem wam, że był bardzo, bardzo sycący. Ta sałatka była bardzo, bardzo nasiąknięta jakąś oliwą, więc naprawdę była to porządna dawka i nawet całkiem smaczna. Może trochę bym tam dodała jakichś moich przypraw, może świeżych ziół, ale na to już nie starczyło energii i czasu. Następnie na podwieczorek zrobiłam sobie, uwaga, sama taki miks tofu banan, czyli taki twarożek bananowy. Po prostu zblendowałam całą kostkę naturalnego tofu z jednym dużym mrożonym bananem, bo akurat miałam mrożonego w zamrażalniku i fajnie to wyszło, ponieważ dał on taką super konsystencję. Było to wszystko bardzo chłodne, a jest obecnie strasznie gorąco, więc nie mam do końca ochoty na jakieś tam gotowane jedzenie. Zupełnie nie. Tym bardziej, że przypominam, mam tutaj mój prywatny grzejnik, więc on tutaj naprawdę, naprawdę podwyższa temperaturę całego mojego ciała. Po zblendowaniu tego tofu z bananem dodałam jeszcze sok z cytryny, żeby po prostu było to troszeczkę lepsze i maksymalnie przypominało jakiś taki jogurt czy coś w tym stylu, albo twaróg, zwał jak zwał. Miałam też ochotę na trochę bardziej taki kwaśny, orzeźwiający klimat. Całość udekorowałam wiórkami kokosowymi, a raczej płatkami kokosa. Nie dodawałam żadnego cukru, ponieważ te banany były bardzo, bardzo dojrzałe i według mnie naprawdę takie trzy składniki to jest całkiem spoko opcja. Bardzo pożywne, solidna porcja białka, również trochę tłuszczu z tofu, więc naprawdę super przekąska jak dla mnie. Do tego wypiłam herbatę. Potem na osłodę życia zjadłam jeszcze trochę słodyczy. Why not? Były to Snickersy, Twixy i Bounty. Wszystkie, które wcześniej tam kiedyś zrobiłam, po prostu wyciągnęłam z zamrażalnika. Ja zazwyczaj zawsze mam coś w moim zamrażalniku. Mam coś takiego, że po prostu chcę być dobrą, nie wiem, gospodynią. I akurat miałam gości, więc była okazja, żeby wyciągnąć co nieco. I polecam wam bardzo serdecznie taki trik, żeby po prostu przygotować słodycze i je zamrozić i wtedy będziecie mieć pewność, że w razie jakichś niespodziewanych gości lub nawet spodziewanych po prostu będziecie zawsze gotowi, zawsze będziecie mogli coś pysznego zaserwować i nie będzie żadnego stresu, spinki i napinki. Więc ja po prostu w takiej sytuacji wyciągnęłam Snickersy, Bounty i Twixy i było spoko, więc tutaj też się troszeczkę posiliłam tym i potem na kolację zjadłam sałatkę zrobioną własnoręcznie. Pokroiłam tofu wędzone razem z sosem barbecue, z płatkami drożdżowymi, pomidorkami i kukurydzą. I właśnie taką sałatkę na zimno sobie zjadłam na kolację. Jest na serio teraz strasznie ciepło i totalnie nie mam teraz ochoty gotować. Nie tylko i wyłącznie przez właśnie moją rękę w gipsie, która jest totalnie unieruchomiona, ale również przez temperaturę. Tak więc tak ogólnie wyglądał mój dzisiejszy dzień. Wiem, że jest to zdecydowanie coś innego, czego moglibyście się spodziewać. Ja tego też się nie spodziewałam. No, kto by się mógł spodziewać. Więc trzeba sobie radzić jakoś, ale mam nadzieję, że docenicie ten fakt, że naprawdę starałam się maksymalnie, żeby udekorować to całe jedzenie, żeby je następnie nagrać. Tak więc może nawet wygląda to lepiej niż wcześniej, ponieważ wyszłam z założenia, że skoro nie pokazuję wam procesu przygotowywania, to chociaż pokażę wam super efekt końcowy. Dajcie mi znać, jakie są wasze triki na super szybkie jedzenie. Proszę, piszcie mi w komentarzach, co mogę zjeść, żeby po prostu nie przygotowywać zbyt dużo nie kroić, zbyt dużo nie otwierać, ale też, żeby jakoś relatywnie zdrowo jeść. Przyjmę każdą radę. Z góry dzięki. Buziaki, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia niebawem. To mnie nie zniechęci i będę dla was nagrywać, tak czy siak. Więc buzi i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!